Państwu, witam z Kalkuty. Dzisiaj zaczynamy kolejny dzień i dzisiaj humor mój się poprawi. Muszę obserwować w drugą stronę, bo próbuję. Kurde, nie widzę. 28, prawie 28, nie, jednak nie. 39,5 muszę złapać. Tu się łapie tak, że jedzie autobus i trzeba machnąć ręką. Ale ja mam słaby wzrok, powiem wam, naprawdę. To jest 71, to nie ten. Ale 24C, no nazwy są przeróżne. Nie wiem, ja chyba szybciej z buta tam dojdę, niż tam dojadę tym autobusem. No ale stoję, poczekam jeszcze z 10 minut. 39,5. Parcie, szefu rikszę ciągnie sam, własnymi siłami. To jest, powiem wam, to jest ciężka robota. Jak patrzę na tych ludzi, to mam wrażenie, że są wymęczeni. Naprawdę ciężka robota, żeby przetrwać. Siemandero, chłopaki. Koledzy z gimnazjum. Razem też z gimnazjalny pisaliśmy. Znamy się przecież. No, siemandero. Komple. A ja dalej stoję, czekam. Przykorkował się. S3A, też nie mój Holender. Jak Boga kocham, same 71. 39, 30, 25 pojechało. Ja chyba się oszukuję sam, że ja złapię. Tutaj nawet numeru nie ma. I jak to ogarnąć? Tu koleżka rikszą ciągnie, szefową. I ja cię, oni muszą kilometrów... Namaste. Kilometrów w całą ten, widzieliście? Babeczka myślała, że ja do niej powiedziałem dzień dobry, ja powiedziałem do tego ryksiarza. Wyobraźcie sobie, że ja mając w hostelu windę, jak jeden gość też stał tam przy windzie, widać, że jakiś taki no biedniejszy człowiek, on poszedł schodami, jak ja wsiadłem do tej windy, nie pojechał ze mną. To jest ciekawe, uwaga. Weź te numery, rozpoznaj. On nie pojechał ze mną. Widzicie, tak jak czuć już ten system kasol, nie wszedł ze mną do windy. Mógł się bać. 20... Nie, to nie ten. Ten nie zatrzymuj. Mógł się bać. Mógł być... Może... Jak to powiedzieć? Może tak jakby przynależność społeczna mu nie pozwoliła? A może po prostu się wstydził? No nie wiem do tej pory, nie wiem no. Ciężko powiedzieć. SBS. Jaki numer? Nie wiesz. Chyba szkolny jest. Chyba szkolny albo jakiś... Nie no. No nie no, już 15 minut stoję. Powiem tyle. Udało się. Jedziemy. Znowu u szefa bilecik kupiłem. Kurde, warunki ostre. Autobus pełny. Jedziemy. Ale żem trafił, 39. Ale A nie ma. Więc możliwe, że nie ten, ale to nic, jedziemy. Jedziemy do matki Teresy w odwiedziny. Matka Teresa z Kalkuty. Osoba, która pochodzi z Macedonii, jak dobrze pamiętam, ze Skopi, która pomagała no, bezdomnym, samotnym matkom tutaj. Opowiem wam troszkę więcej o niej, jak będziemy już na mieście. Patrzcie, jak kasjer ma pieniążki włożone. Ja przybliżam. Taki wachlarzyk, żeby łatwiej się wyciągało. Nagania teraz, żeby więcej klientów. Klientów było, żeby więcej. No bo to od tego zależy chyba jego, wiecie, utarg albo efektywność. Więc nagania. Dojechaliśmy. Przyznam szczerze, że jadąc w takim autobusie, wiecie, zastanawiałem się, jaki jest procent śmiertelności w wypadkach codziennych w takim autobusie. No ale jest grubo. Gdybym przyjechał tutaj od razu podczas swojego startu podróżowania kilka dobrych lat temu, kurczę, prawie 10, to nie wiem, czy bym wrócił zdrowy. Bo tutaj tak, jeden kichnie, drugi prychnie. Jeden rąk nie umyje, drugi tam ma jakąś tam bakterię, trzeci coś tam.
to słuchajcie, to będąc tak blisko lokalnych tutaj, to to wszystko gdzieś tam zostaje. To nie jest tak, że to wiecie, ucieka. Tylko trzeba naprawdę uważać i po podróży zawsze badania. Różne badania, które mają wykazać, czy nie przywiozłeś czegoś złego z tego kraju. Trzeba szybko przejść. Meczet, dom misjonarek. Niebieski chyba. A obok meczet. Zatem moi kochani, witam w domu pomocy sióstr misjonarek, który działa pro bono, czyli darmowo na rzecz bezdomnych, potrzebujących, założony przez Matkę Teresę z Kalkuty. Ale Matkę Teresę pochodzącą z Macedonii. Dzień dobry, Matko Teresa. Matka Teresa została nagrodzona nagrodą Templetona. To jest nagroda ufundowana gdzieś tam z Wielkiej Brytanii, wynosząca około 1 miliona funtów. Też otrzymała pokojową nagrodę Nobla w 79. Nie wiem, czy pamiętacie. Teraz wchodzimy do środka. Namaste. No. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie pochowana jest Matka Teresa. Matka Teresa żyła około 87 lat i niestety nie jestem w stanie nic wam pokazać oprócz tego miejsca, ponieważ trzeba specjalne pozwolenie. Pani przyszła i powiedziała, że jest już tak dużo napisanych książek i filmów o Matce Teresie, że nie jest w stanie teraz mi dać pozwolenia na to, żebym pokazał ten dom Matki Teresy w Kalkucie, w którym de facto mieszkała. Pokazuję wam tylko to miejsce, w którym jest jej grób. I Matka Teresa po kilku latach bycia w zakonie otrzymała od Boga powołanie podczas modlitwy. I to powołanie brzmiało: musisz ruszyć i pomagać biednym. Musisz stworzyć miejsce, które będzie umożliwiało tą pomoc. No i tak się zaczęło. I Matka Teresa jest obecna aktualnie w ponad 120, jak dobrze pamiętam, krajach z pomocą misyjną. Pomaga najuboższym, pomaga porzuconym, pomaga chorym. Tutaj w tym miejscu właśnie widziałem panią z zaawansowaną chorobą trądu. Trąd w zaawansowanej postaci ujawnia się takimi wielkimi gulami. Takie gule są po prostu na ciele, na twarzy. I no, wygląda to, powiem wam, strasznie. I ludzie kiedyś bardzo bali się trądu, że mogą się zarazić. Oczywiście można się zarazić trądem. Jest to choroba o niskim poziomie zarażenia, ale jest możliwa. Można się zarazić drogą kropelkową, przez błony śluzowe, czy też przez krew. No więc Matka Teresa robiła tutaj ogromną robotę. Była wspierana przez bardzo dużo instytucji. Piękne miejsce. Sylwetka pięknej osoby. Osoby, która pomogła całej masie ludzi. Cóż, moi drodzy. Dziękujemy, Matko Tereso, za twój wkład, za twoją pomoc, za twoją miłość. Słuchajcie, jaka niesamowita sprawa. No nie mogłem ogólnie kręcić, ale wyobraźcie sobie, że jedna z sióstr z Argentyny powiedziała: ej, Tomek, słuchaj, bo tutaj jest dwójka Polek. Myślę sobie, turystki. Później wychodzi jedna siostra Polka, mieszkająca, pochodząca z Rybnika, która już trzeci raz jest w Indiach. 16 lat służy jako zakonnica. Pogadaliśmy chwilę, powiedziała, że no niestety nie ma możliwości wzięcia udziału w wywiadzie, co by było po prostu super ekstra, ale rozumiem, że nie zawsze da się pokazać i nie zawsze da się nagrać. No, po prostu podróżowanie nauczyło mnie pewnego rodzaju pokory, że nie zawsze da się coś zrobić. No i siostra powiedziała, że no tak Bóg chciał. I siostra powiedziała, że się za mnie pomodli, a bardzo miłe. Więc co wam powiem, to co wyłapałem, taką ciekawostkę. Siostra powiedziała, że każdego dnia do Kalkuty przyjeżdżają pociągi, w których są umierający, starzy, umierający ludzie, chorzy ludzie, ponieważ rodziny wrzucają ich do pociągu i oni później zostają tak jakby wyrzuceni z tego pociągu na stacji głównej Kalkuta i po prostu tam leżą, czekają na misjonarki. I te misjonarki przychodzą po tych ludzi i zabierają tych ludzi do hospicjów.
po to, żeby mogli tam godnie dożyć swoich dni. Jeszcze dodam jako ciekawostkę, że pierwsze miejsce, które otworzyła Matka Teresa z Kalkuty, było to właśnie hospicjum. Hospicjum dla najbardziej potrzebujących, dla umierających. Więc no bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że się podobało. Skromnie, ale zawsze coś. Idziemy dalej. Tutaj przed wejściem jest koleżka, który sprzedaje różne rzeczy z wizerunkiem matki. Jakieś różańce, nie różańce, przeróżne rzeczy, 60 rupinsów, oscylujące w granicach 10 zł. Zatem teraz już wszystko rozumiem. Tak jak wam powiedziałem, że te rodziny wysyłają tych starszych, chorych ludzi do Kalkuty na ostatnią drogę. I dlatego też tak mnie to wczoraj przytłoczyło. Ta ilość tych ludzi tutaj na ulicach jest tak ogromna, że to nie byłem w stanie tego już wcześniej jakoś do czegoś odnieść. To po prostu było tak przerastające, wręcz przerażające. Widzicie to autko, żółte. To jest, w końcu odnalazłem informację, to jest auto firmy Hindustan Ambassador. Ambassador. I wyobraźcie sobie, to auto było produkowane od 1957 do 2014 roku w Indiach. Jest ono, tak jak piszą gdzieś tam, jednym z najpopularniejszych w ogóle aut tutaj w kraju. I sytuacja jest taka, że w ogóle ci taksówkarze w tych autach, tymi autami bardzo mocno się targują, ponieważ no one palą dużo i no i tak to mniej więcej za kilometr wychodzi złoty 50 czy tam 2 zł, coś w ten deseń. Ale tak czy inaczej są bardzo popularne, ambasadory tutaj. No i w pewnym momencie, kilka lat temu miało ten... Nie, dzięki. I w pewnym momencie te auta miały zostać tak jakby no na dobrą sprawę, a już leci koleżka, na dobrą sprawę wycofane, ponieważ ci... Thank you. I ponieważ ci nie chcieli kierowcy, taksówkarze korzystać z tego, z aplikacji mobilnych. No i aplikacje mobilne prawie, że wyparły ambasadora. Ładna sztuka. Big mama. Siema mama. Mama. Gdzie mama? Gdzie jest mama? Idę zagadać do mamy. Gdzie jest mama? Jest mama. Jest mama. Jest mama. Hello mama. Oh. Mama. This is very important. Sit down. This is mama. This is coming. No. This is very unique question. Yeah, this is. You have to talk. Okay, mama. Mama nie zechciał, coś nie zechciał mama mnie przywitać, się wystraszył trochę, więc idziemy, no. Mama wydygał. Z takich ciekawostek jeszcze dla ludzi, którzy lubią motoryzację, to autko to silnik mniej więcej 1800 cm3, 74 konie mechaniczne, około bak paliwa, około 42 litry. Co ja jeszcze wam mogę powiedzieć? A, jeszcze taką dość ciekawą rzeczą. Jest masa. To jest mniej więcej jakieś 1100 kg. Czyli leciutki. Można powiedzieć, że jak maluch nasz polski. A my ewidentnie jesteśmy na dzielnicy motoryzacyjnej. Skuter możesz kupić, rower możesz naprawić, olej wymienić, żarówkę zmienić, oponę wymienić. Światło naprawić, silnik, akumulator kupić, wszystko możesz. Proszę bardzo, chłopaki zmieniają oponę. Tutaj wszystko możesz. Jedyne co cię ogranicza, to wyobraźnia na tej dzielnicy. Wyobraźnia, motoryzacyjna wyobraźnia. Koleżka, policjant, owala się dzisiaj na robocie. Postoi cały dzień, popatrzy się w mikrofalówkę, krótkofalówkę. Kurde, co za gość. Ej, ale tutaj naprawdę powiem wam, że
pewnym momencie, jak już jestem, nie wiem, z 2-3 godziny. Jak jestem 2-3 godziny na mieście, to normalnie mi zwoje przepala. Powiem wam szczerze. Nie ma worków, ale liście są. Tak, zapakowany makaron, proszę, w liście. Wchodzimy na cmentarz, ale od której strony wejście, nie wiem. Ale już widać, że jest taki mroczny. Patrzcie, na cmentarz jest ten. Na cmentarz jest bilet. Sytuacja taka, 2 godzinki mogę pokamerować, pokazać wam za 50 rupiasy. Więc idziemy, wchodzimy w to. Tutaj w Kalkucie nie ma za bardzo miejsca, gdzie zabrać dziewczynę na randkę. To się na cmentarz zabiera. Bo tu zielono, bo tu cicho, bo tu spokój. Bo tu nie ma samochodów, bo tu nie ma tłoku. Bo tu jest przyjemnie. Chodźcie, zabiorę was trochę na taką szwendaczkę po cmentarzu. Po cmentarzu, który powstał w 1767 roku. Czyli łatwo licząc, ma już 255 lat. Trzeba przyznać, że tutaj jest około 2000, moi drodzy, nagrobków i grobowców. Bo takie większe budowle to nie jest nagrobek, to już jest grobowiec. Styl tych grobów, grobowców, bardzo nawiązuje do gotyku. Można zobaczyć przez łuki. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że prawdopodobnie był to największy cmentarz chrześcijański poza Europą i Ameryką w XIX wieku. Ogrom. I tutaj zobaczcie, ten cmentarz styka się z nowoczesnością. Dosłownie za bramą wielkie wieżowce powstają. W tym miejscu również był kręcony jeden z popularniejszych bengalskich filmów z Tollywoodu. Jest tak jak jest Hollywood, tak jak jest w Indiach Bollywood, to w Bangladeszu jest Tollywood. No i jako ciekawostkę to możecie sobie zobaczyć tytuł, który w dosłownym tłumaczeniu brzmi Uważaj na cmentarzu z Bangladeszu. Rzućcie sobie okiem. Na cmentarzu jest bardzo dużo znamienitych osobowości. Nie wiem, czy znacie takiego człowieka jak Walter Landor Dickens. To syn słynnego pisarza, powieściopisarza Charlesa Dickensa. Nie wiem, czy kojarzycie takie dzieła jak na przykład Oliver Twist, jak na przykład David Copperfield, czy jak na przykład, co tam jeszcze on napisał? A, faktycznie, Wielkie Oczekiwania. Wielkie Oczekiwania to książka, którą nabyłem w języku angielskim, będąc jeszcze w Pakistanie, w second takim shopie z używanymi książkami. I sobie ją przeczytałem wtedy, będąc w Pakistanie. Tak czy inaczej, polecam serdecznie w ogóle tą serię. To jest 40 odcinków, które naprawdę wyszły fenomenalnie. Wejdźcie w playlistę i odnajdźcie sobie. Kontynuujemy eksplorowanie. Najstarszy nagrobek na tym cmentarzu należy do pani Pearson. Nazwisko bardzo angielskie i pochodzi z 1768 roku. To jest kawał czasu, moi drodzy. To jest mniej więcej rok po założeniu. Ciężko jednak jest znaleźć te stare groby, ponieważ w 1984 roku jakaś rodzina biznesmenów wymyśliła sobie, że oni tutaj zrobią galerię sztuki. I wyobraźcie sobie, no wiecie jak to jest w Indiach. Posmarujesz, to się da. No i oni posmarowali dobrze, tu i tam. No i zaczęli burzyć nagrobki, żeby stworzyć tutaj galerię sztuki. Lokalizacja świetna. W ogóle teraz deweloperka tutaj dobrze wyruszyła. Zaczęli burzyć, zaczęli wyburzać w ogóle, wiecie, powiedziałbym dziedzictwo tego miasta, kraju. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to najstarszy prawdopodobnie cmentarz w Europie i w Ameryce w XIX wieku. I zaczęli wyburzać te nagrobki. I wyobraźcie sobie, że Sąd Najwyższy w Kalkucie zainteresował się sprawą. No i jakiś mądry gość powiedział: ej, co wy robicie? Nie możecie tego robić. My chcemy zachować to miejsce pamięci. Wstrzymał pracę. I dzięki temu zachowały się te nagrobki i grobowce, które teraz widzimy. W innym przypadku zostałoby to po prostu prawdopodobnie zgładzone z ziemią i wiele znamienitych person, które tutaj spoczywają, które tutaj spoczęły przez ostatnie 255 lat, niestety by odeszły w zapomnienie. Jeśli ktoś z was nie oglądał bajki Oliver Twist, tudzież nie czytał książki,
albo nie widział, albo nie czytał książki o Davidzie Copperfieldzie. Kurczę, słuchajcie, musicie to nadrobić. To w ogóle wiecie, David Copperfield, magik. To jest w ogóle no coś pięknego. Ale przyznajcie, dobra miejscówka na randkę z dziewczyną, co? Pomijając już fakt, że jest to cmentarz. Jedzonko uliczne jeszcze mnie nie rozsadziło, ale powiem tak, do czasu dzban wodę nosi, w takich knajpach jak się je, do czasu dzban wodę nosi, zamówiłem double egg roll, czyli takiego zabijasa z jajkami, tutaj koleżka robi makaron, kropa, ale porządna porcja, to się do... takie rzeczy można jeść, podgrzane, powinny być bezpieczne w miarę, tutaj klientela siedzi. A tutaj zobaczcie, rondo, auta jeżdżą, głośno, tutaj policjant, siema Dero, kumpel, maturę pisaliśmy razem, znacie się, tu koleżka z wąsem, no i takie to życie idzie. Badajcie na, poprosiłem, żeby nie było ostre, no i nie jest ostre. Dwa jajka zawinięte z warzywami, ale ja w podróży za mało jem, ewidentnie za mało, ponieważ waga mi spada. Ale gorąco, ja. Kolega tutaj lody chyba sprzedaje. What do you have? Quitli. 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 A, to taki z kaszy mannej deserek. A, okej, okay. Thank you. O, przepraszam. Z kaszy mannej deserek ziomek sprzedaje. Ale nie wiem, bo no to już za słodko by było. Próbowałem już go wcześniej. Teraz muszę bankomat znaleźć, bo już mam tylko 10 rupii. 10 rupii, no to mogę się pochwalić, że mam, proszę ja was, jakieś 70 groszy. Złapałem autobus, ale szczerze, nie wiem czy dobry. Ale już mi się nie chciało stać, już mi ciężko było. Kilka godzin na mieście robienia materiału, powiem szczerze, mocno męczy. No i często można też zauważyć, zwróćcie uwagę, ma ziomek obklejoną kierownicę. Tutaj nie ma wyciszenia też w ogóle kabiny, więc on cały czas, cały dzień w takim hałasie jeździ. Ale oni chyba, też generuje ten hałas, ale oni chyba urodzeni są z taką adaptacją do hałasu, tak mi się przynajmniej wydaje. Genetycznie już oni są, oni to przyjmują na klatę. My, Europejczycy, oczekujemy spokoju, ale tutaj tego spokoju niestety brak. Ostatnie moje 10 rupii. Ostatni hajs na bilet i później muszę znaleźć bankomat. Niestety nie udało mi się znaleźć bankomatu. Szukałem, nie udało mi się. Nie wszystko w podróży wychodzi jak się chce. No zobaczymy, gdzie dojadę. Jadę teraz do tak zwanej czarnej dziury. Później wam opowiem o niej.